Dzień dobry, to nowy odcinek na poboczu, a jeszcze zanim przejdziemy do dzisiejszych newsów, korzystając z tego, że jest Wigilia, chciałbym życzyć Wam spokojnych, rodzinnych świąt. Na ten czas tuż po obejrzeniu tego odcinka oczywiście, zamknijcie komputery i spędźcie czas z bliskimi, z dala od internetowych emocji i kłótni. Cieszę się, że możemy spędzać kolejne święta wspólnie, a teraz lecimy z na poboczu. Kojarzycie AC Cars? No, na pewno kojarzycie. Firma znana jest z takiego kultowego modelu jak AC Cobra. Otóż parę dni temu przedstawiciele spółki potwierdzili, że są aktualnie w trakcie prac koncepcyjnych nad nowym dwumiejscowym coupé opartym właśnie na kultowej Cobrze. Debiut nowego modelu ma nastąpić wiosną 2023 roku. Ma otrzymać nazwę AC Cobra GT, a producent obiecuje zapierające dech w piersiach osiągi połączone z komfortem samochodów zasługujących na dopisek GT. Ma to być najbardziej zaawansowana Cobra, jaką kiedykolwiek zbudowano. Długa lista ulepszeń zaczyna się od serca samochodu, czyli 5-litrowego silnika Coyote V8 konstrukcji Forda, który można doładować do 663 koni i 780 Nm. Silnik ten można podłączyć do 10-stopniowej skrzyni z automatycznej lub bardziej tradycyjnej 6-biegowej manualnej. Samochód zostanie osadzony na całkowicie nowej i specjalnie zaprojektowanej ramie przestrzennej, wykonanej z wytłaczanego aluminium. Na niej zostanie zamontowane karbonowe nadwozie. W rezultacie samochód będzie ważyć poniżej 1500 kg. W połączeniu ze zdrową dawką koni mechanicznych AC Cars szacuje, że Cobra GT będzie w stanie osiągnąć setkę zaledwie 3,6 sekundy. Producent zaprojektował ten samochód specjalnie z myślą o użyteczności i komforcie. Na liście wyposażenia znajdzie się m.in. zdejmowany twardy dach, ale także klimatyzacja, system multimedialny oraz elektrycznie sterowane szyby. Radical Sport Cars, brytyjski producent i konstruktor samochodów wyścigowych założony w 1997 roku, zaprezentował na dniach najnowszy model z serii samochodów wyścigowych SR3, a mianowicie SR3 XXR. To pojazd z nowym silnikiem, drobnymi poprawkami stylistycznymi i ulepszeniami podwozia. Wszystko po to, by był jeszcze bardziej wydajny w środowisku, do którego został stworzony, czyli oczywiście na torze. W porównaniu do swojego poprzednika Radical SR3 XX, nowa wersja ma przeprojektowaną grafikę reflektorów LED i tylnych świateł, dodatkową aerodynamiczną płetwę z tyłu, nowe nakładki na tylnym błotniku oraz dyfuzor z włókna węglowego. Wnętrze jest oferowane w konfiguracjach dwumiejscowych oraz jednoosobowych z opcjonalną deską rozdzielczą z karbonu. Koło kierownicy ma zintegrowany wyświetlacz, przełączniki oraz łopatki zmiany biegów. Kabina jest w pełni odsłonięta, a zatem wszystkie elementy deski rozdzielczej są wodoodporne. Radical SR3 XXR osadzony jest na nowym zestawie lekkich aluminiowych felg z centralnym mocowaniem, mierzących 14 cali z przodu oraz 15 cali z tyłu. Auto zyskuje również nowy układ hamulcowy AP Racing z tarczami o średnicy 280 mm i czterotłoczkowymi zaciskami. Nowe czterocylindrowe silniki Radical Generation 5 z suchą miską olejową mają pojemności 1,5 i 1,3 litra i zapewniają zwiększoną moc i moment obrotowy, wytwarzają 235 koni, co nie wydaje się zbyt wygórowaną wartością, ale w połączeniu z niską maską uzyskujemy tu ponad 350 koni na tonę. Moc jest przekazywana na tylną oś za pośrednictwem przekalibrowanej 6-biegowej sekwencyjnej skrzyni. Teraz przechodzimy do czegoś cudownego, a mianowicie niesamowicie pięknej Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, zbudowanej specjalnie z myślą o uczczeniu 100. rocznicy współpracy między tymi dwoma firmami. Model został oparty konstrukcyjnie na Alfie Romeo Giulia Quadrifoglio, ale otrzymał skrócony rozstaw osi oraz specjalnie zaprojektowane nadwozie dwudrzwiowego coupé. Do napędu służy tu biturbo V6 pochodzące z Alfa Romeo GTAM. Włoskie studio projektowe dało jasno do zrozumienia, że model ten nie zostanie wyprodukowany w większej liczbie egzemplarzy, a projekt rozpoczął się w 2021 roku, dokładnie 100 lat temu od Tipo G1, który był też pierwszym świadkiem współpracy Zagato i Alfa Romeo. Zagato poprawił także zwisy nadwozia, jednocześnie podrasowując silnik. Oznacza to, że model napędzany jest silnikiem o pojemności 2,9 litra benzynowym V6 biturbo, wytwarzającym prawdopodobnie 540 koni, tak jak w GTAM. Przy stylistyce warto przystanąć na chwilę. Widać, że przód został zaprojektowany w sposób agresywny, łącząc nisko zamontowany reflektor LED pochodzące z tonale z dużą osłoną chłodnicy Scudetto, otoczoną parą masywnych wlotów zderzaka i dodatkowym otworem na wyrzeźbionej masce. Sportowy wygląd podkreśla także dokładka przez przednim zderzaku, przednie błotniki otrzymały dodatkowe wloty powietrza oraz trójkątny znaczek Quadrifoglio i emblemat Zagato. Pięcioramienne felgi aluminiowe z centralną blokadą pochodzą z GTAM. Proporcje nadwozia przypominają modele coupé Zagato z przeszłości ze względu na długą maskę i spadzistą linię dachu. Tył jest już bardzo charakterystyczny, podobny do gamy TZ Alfa Romeo od Zagato. Tu widać dwupoziomowy dyfuzor z podwójnymi końcówkami rur wydechowych oraz charakterystyczny dla Zagato dach. We wnętrzu zastosowano duże ilości włókna węglowego, zachowując przy tym układ deski rozdzielczej Giulii. Hyundai przed świętami dał fanom subkompaktowych crossoverów całkiem niezły prezent, a mianowicie nową generację Kony. Całkowicie nową generację, która stylistyczne wzorce czerpie garściami z vana niedostępnego na polskim rynku, czyli Hyundai Staria, ale także z elektrycznego Hyundai IONIQ 5. Charakteryzuje się odważnym, futurystycznym projektem i wygląda naprawdę ciekawie. Choć każda wersja wygląda nieco inaczej, to elementem spajającym jest zakrzywiony przód ze smukłą linią LED rozciągającą się przez prawie całą szerokość pojazdu. Wariant elektryczny otrzymuje piksele jak w Ioniqu oraz zabudowaną atrapę chłodnicy. Wersje spalinowe i hybrydowe mają bardziej surowy wygląd z plastikowymi okładzinami nadwozia, udawaną osłoną podwozia i bardziej agresywnym zderzakiem z trójkątnymi wlotami powietrza. Hyundai powiedział, że w przeciwieństwie do większości pojazdów najpierw zaczął projektować elektryczną Konę, a następnie kontynuował resztę wariantów. Crossover jest dłuższy o 150 mm, a rozstaw osi zwiększył się o 60 mm. Powinno to finalnie dać bardziej komfortową kabinę i większy bagażnik. Mówiąc o wnętrzu, to zostało ono znacznie ulepszone i upodobnione do IONIQ 5. Na desce rozdzielczej znalazł się zestaw dwóch ponad 12-calowych ekranów, przesunięto również dźwignię biegów, która znajduje się teraz na kolumnie kierownicy. Specyfikacje osiągów zostaną opublikowane w późniejszym terminie, ale oczekuje się, że opcje układu napędowego zostaną zaadaptowane z Kia Niro. Elektryczny wariant Kony może natomiast otrzymać akumulator o pojemności niemal 65 kWh, napędzający silnik elektryczny o mocy 204 koni. Ta konfiguracja pozwoli przejechać na jednym ładowaniu w granicach 405 km. Legendarny włoski producent nadwozi Bertone był odpowiedzialny za narysowanie i zaprojektowanie wielu najsłynniejszych supersamochodów na świecie, a teraz wreszcie zaprojektował swój własny model, aby uczcić odrodzenie marki i świętować 110. rocznicę. Nazwany GB110, dwumiejscowy samochód z umieszczonym centralnie silnikiem ma elementy stylistyczne, które składają hołd dawnym dziełom Bertone, takim jak samochody Alfa Bat z lat 50., Carabo z lat 60. czy Strato Zero. Bertone zapowiada zbudowanie 33 egzemplarzy, ale nie ujawnia, ile będą kosztować. Wiadomo, że auto ma drzwi podnoszone do góry, napęd na wszystkie koła, 7-biegową skrzynię oraz silnik spalinowy generujący 1100 koni i 1100 Nm, kręcący się do 8400 obrotów na minutę i zaprojektowany do pracy na paliwach syntetycznych wytwarzanych z odpadów tworzyw sztucznych. Bertone GB110 przyspiesza do setki w 2,8 sekundy i do 200 km na godzinę w 6,8 sekundy. Osiąga 300 km na godzinę w 14 sekund, co czyni go nieznacznie wolniejszym od Bugatti Chiron. Studio projektowe nie chce jednak ujawnić, skąd pochodzi nadwozie oraz silnik tego modelu, podaje jedynie, że GB110 jest oparty na komponentach niemieckiego producenta. Ferrari 250 GT Berlinetta SWB to bardzo drogi i bardzo rzadki klasyk. To sprawia, że pożądane jest wprowadzenie do produkcji nowoczesnych interpretacji tego modelu. Najnowszym takim modelem jest samochód zaprojektowany przez GTO Engineering i RML. Koncepcja Competizione Ventidue jest inspirowana oryginałem Ferrari, albumem Milesa Davisa i nowojorskim muzeum. Oprócz oryginalnego modelu, zaprezentowanego podczas salonu samochodowego w Paryżu w 1959 roku, Forge Design czerpał inspirację z albumu jazzowego Kind of Blue Milesa Davisa oraz Muzeum Solomona Guggenheima. Nadwozie bazuje na wyścigowej wersji Sefac Hot Rod modelu 250 GT SWB, który wygrał w swojej klasie Lemo w 1961 roku. Oryginał zbudowany został z paneli aluminiowych o grubości 1,1 mm, natomiast reinterpretację wykonano przy użyciu materiałów kompozytowych. Wyróżniające się cechy obejmują szersze nadkola, wentylowane błotniki, podobne do modeli Scaglietti oraz nowoczesne jednostki oświetleniowe. Zmniejszenie masy własnej udało się również dzięki poliwęglanowej tylnej szybie. Podwozie jest wykonane z aluminium i włókna węglowego z całkowicie niezależnym zawieszeniem i hamulcami AP Racing za magnezowymi kołami z centralną blokadą. Pod maską znajduje się zmodyfikowany silnik V12 z pośrednim wtryskiem wodoru w celu wyeliminowania emisji CO2. Docelowa masa silnika wynosi poniżej 165 kg. Jak Wam się podoba? Na koniec następna generacja Skody Kodiaq. Otóż wiadomo już, że rozpoczęły się publiczne testy prototypów nowej generacji flagowego SUV-a czeskiej marki. Pierwsze egzemplarze zostały przyłapane podczas jazd testowych. Są jednak dla niepoznaki ubrane w nadwozie Kodiaqa obecnej generacji. To pokazuje, że model ten jest jeszcze we wczesnej fazie projektowej, a według wszelkich zapowiedzi następna generacja mogłaby zostać zaprezentowana w ostatnim kwartale 2023 roku lub nawet w pierwszej połowie 2024. Kodiaq to bez wątpienia jeden z najbardziej cenionych modeli na rynku, który od momentu wprowadzenia do sprzedaży trafił do klientów w ilości ponad 750 tysięcy. Z dużym prawdopodobieństwem wygląd przyszłych modeli Skody stanowić będzie ewolucję języka stylistycznego koncepcyjnej Skody Vision 7S. Taką samą ścieżką pójdzie później również Superb oraz Octavia. Model będzie oferowany w wersji benzynowej, wysokoprężnej oraz hybrydowej. Stylistycznie nowy model będzie wyróżniać się dużą atrapą chłodnicy, wlotami powietrza w zderzakach oraz cienkimi światłami LED. Nowa Skoda Kodiaq otrzyma powiększone rozmiary na długość i szerokość, choć dla uzyskania lepszej właściwości aerodynamicznych nadwozie zostanie o kilka milimetrów obniżone. Na desce rozdzielczej pojawi się większy ekran dotykowy do obsługi systemu multimedialnego, a także większy ekran cyfrowego kokpitu. W ofercie znów znajdziemy wersje Scout, RS oraz Laurin & Clement. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność. Na dzisiaj to tyle. Zobaczcie poniedziałkowy odcinek testu jazdy próbne z Hondą Civic Hybrid, a także jeszcze raz odpoczywajcie przez święta. Za nami ciężki rok. Trzymajcie się ciepło.